Witajcie kochani, taka refleksja po kolejnej sesji indywidualnej. Wiele cierpienia w życiu wielu ludzi wynika z tego, że nie mamy w ogóle kontaktu z ciałem. Niesamowicie wiele czynników zewnętrznych ma na to wpływ, jak chociażby praca u podstaw, czyli chodzenie w butach i wiele, wiele innych. Ja dzisiaj nie o tym. Ja o tym, co zrobić, żeby przywrócić świadomość ciała, żeby czerpać z mądrości ciała, żeby usłyszeć, co to ciało do nas mówi. Cokolwiek robisz, wykonasz jakieś ćwiczenie, zostań na chwilę po tym ćwiczeniu i doświadcz, co to ćwiczenie przyniosło dla twojego ciała, jak to czujesz tam w głębi. Kiedy coś powiesz, zamknij na chwilę oczy i zobacz, poczuj, jaki ładunek ma to, co mówisz. Kiedy jesteś w obecności drugiego człowieka, bądź w swoim polu i zobacz, jaki wpływ obecność tego człowieka ma nie tylko na twoje ciało, ale też na stan umysłu. Jeśli coś wypijesz, zamknij oczy i doświadcz tego, co tobie zrobiło to, co wypiłeś, wypiłaś. Jest tyle rzeczy, które wykonujemy codziennie, a nie mamy kompletnie świadomości tego, jak to na nas działa. Żeby być osobą świadomą i z miłością wybierać to, co nam służy, ten kontakt z ciałem jest niezwykle ważny. Od tyle, nic więcej. Więcej ciszy, mniej słów, dlatego tak króciutko. Cudowności, kochani. Poruszajcie się, śmigajcie po tych swoich ciałach z radością. Odkrywajcie się.